Tutaj jesteś. Anna cię przysłała. Słuchaj, nie musicie się o mnie martwić. Mam się dobrze. Wiem, że jest ci ciężko, ale musisz się pozbierać. Mike, zawsze byliśmy dobrymi przyjaciółmi, odkąd studiowaliśmy na akademii. Mam się dobrze, nie musisz się o mnie martwić. Potrzebuję być sam. Okej. Okay. Hank, tak? Spóźnisz się na samolot. Dzięki, Ania, jeszcze chwilę. Dobrze. Dzięki, że mi pomoże ze sprzedażą domu. Potencjalni kupcy przyjdą oglądać w sobotę. Nie martw się, wpuszczę ich. Jesteś pewny, że naprawdę musisz to zrobić? Wiesz dobrze, że nie mogę tu dłużej zostać. Zawsze możesz odwiedzić mnie w Nowym Jorku. Tak. Zrobiłam ci kanapki z szynką. Wiesz, jakie drogie są na lotnisku. Dzięki, Ania. Będę za tobą tęskniła. Uważaj na siebie. Miłego lotu i zadzwoń, jak wylądujesz. Kochana Tiffany, wiem, że to zwariowane, ale codziennie widzę cię w moich snach, tak jakbyś przychodziła mnie odwiedzić. Nie mogę przestać myśleć o wszystkich cudownych chwilach, które przeżyliśmy razem. Nie mogę uwierzyć, że już minął rok odkąd. W głębi mojego serca dalej czuję ciebie obok mnie. Może to zwariowane, ale czuję, że patrzysz na mnie tam z góry. Tęsknię za tobą i kocham cię całym moim sercem. Dlaczego nie mogłaś tutaj na mnie poczekać, musiałaś jechać? Masz dwie nowe wiadomości głosowe. Naciśnij jeden, aby odsłuchać. Hej, Hank, tu Jeff. Nie odbierasz moich telefonów. Słuchaj, wiem, że miałeś ciężki rok, ale naprawdę potrzebujemy cię tu w Nowym Jorku. Czasem najlepszym lekarstwem jest powrót do pracy. Zadzwoń do mnie, jak usłuchasz tą wiadomość. Hank, co się dzieje? Martwię się bardzo o ciebie. W ogóle się do nas nie odzywasz. Proszę, zadzwoń do mnie. Nie możesz odpychać ludzi od siebie, którzy cię kochają. Dziś są twoje urodziny. Przyjdź na lunch. Przyjdź, proszę. Myślałem, że bieganie mi pomoże zapomnieć, ale jest mi tylko ciężej, ciężej. Ciągle przyjeżdżam w nasze ulubione miejsca. Byliśmy tacy szczęśliwi. Bardzo za tobą tęsknię. Co bym oddał, by raz jeszcze usłyszeć twój głos? Abonent jest czasowo niedostępny. Po sygnale proszę zostawić wiadomość. Niektórzy ludzie mówią, że to jest magiczne miejsce. Zobacz tam, skała Afrodyty, nazwana od greckiej bogini miłości i piękna. Pomyśl sobie życzenie, może się spełni. Chciałabym mieć dziecko.
Hank, tu Gemma. Dawno nie rozmawialiśmy. Jeff prosił, abym zadzwoniła. Potrzebuję cię. Jedziemy z powrotem do Kolumbii. Mała ekipa z profesorem Davisem i kilkoma osobami. Może być niebezpiecznie. Jesteś naszym najlepszym archeologiem i naprawdę cię potrzebujemy i twoich specjalnych zdolności. Tęsknię. Zadzwoń, proszę. Muszę cię poprosić o pomoc. Zdecydowałem sprzedać mój dom. Co? Dlaczego? Wiesz dobrze dlaczego. Nie, nie wiem. Nie wiesz? Na szczęście nasza mama nie dożyła, aby to zobaczyć. Bardzo by była z ciebie dumna. Nie masz się mieszać mamą do tego. Dobrze wiesz, że to nie była moja wina. Nie była? Tak, z pewnością było to dla ciebie bardzo wygodne wysłać Tiffany z Mike'em, abyś mogła się mizżyć z Brandonem. Co masz na myśli? Dobrze wiesz, o czym mówię. Myślałaś, że nic nie wiem, co jest między wami? Jesteś moją siostrą i mam gdzieś, czy się puszczasz z Brandonem, czy z całą wsią. Nie spałam z całą wsią. Mike wie. Powiedziałam mu. Przepraszam. Tak bardzo bym chciała, abyś nie pozwoliła Tiffany jechać. Przepraszam, Hank. Muszę lecieć. Cześć, Hank. Pan policjant. Przynajmniej ty jesteś szczęśliwy. Na zdrowie. Już rok upłynął i on dalej mnie obwinia za wypadek. Ciebie? Przecież to ja pojechałem z Tiffany. Może on ma rację. Powinnam coś zrobić, aby was zatrzymać. To był zwariowany pomysł. Nie bądź śmieszna. Wiesz, jaka była Tiffany. I tak by ciebie nie posłuchała. Chcieliśmy pomóc. Nie, to ty chciałeś pomóc. To nie jest twoja wina. Chciałbym, abym mógł ją ratować. Ich. Nie masz pojęcia, jak bardzo za tobą tęsknię. Ciągle tu przychodzę, patrzę na ocean i mam nadzieję, że to tylko zły sen. Co ja bym dał, abym mógł potrzymać cię za rękę przez jeszcze jedną chwilę i raz jeszcze powiedzieć ci, że cię kocham. Tamtego dnia, gdy Michael zadzwonił, powiedział, że jechaliście do mnie, aby mnie odwiedzić na ekspedycji. Że mieliście wypadek i że zginęłaś. Myślałem, że serce mi eksploduje. Gdy mi powiedział, że nie mogłaś się doczekać, aby spojrzeć mi w oczy i powiedzieć, że jesteś w ciąży, pamiętasz swoje życzenie? Myślałem, że umrę. Złamało mi to serce. Dlaczego nie mogłaś poczekać w domu 3 tygodnie na mnie, aż wrócę? Bardzo ciebie kocham. Mam nadzieję, że pewnego dnia Bóg pozwoli mi ciebie raz jeszcze zobaczyć. Obudź się. Obudź się. Znalazłam cię. Tiffany była też moją najlepszą przyjaciółką. Naprawdę nic nie rozumiesz. Mieliśmy mieć dziecko.